przychodzisz z czar... Udało ci się to znaleźć? Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. Nareszcie szpon jest tam, gdzie powinien być. To dla nas bardzo ważne. Dziękuję. Upiększasz mój dzień. Dziękuję. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Różnorodne towary. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Do następnego razu. Tak źle. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz,
Dobrze się czujesz, słonko? Nie wyglądasz najlepiej. Drobiazgi i świecidełka na sprzed... Takie pytanie może zadać tylko ktoś nowy w tym mieście. Mój mąż, Eorlund, zajmuje się niebiańską kuźnią Jorvaskr. To sala biesiadna towarzyszy. W 9 dzielnicach nie ma lepszego kowala. Zapytaj go o jego pracę. Tylko o tym można z nim porozmawiać. No, i może jeszcze o tych nadętych, cuchnących łajnem dziecięcach wojny. Nawet mnie o nich nie pyta. Siwowłosi. To nazwisko napawa dumą. Pochodzimy z Białej Grani, mamy bogatą historię. Podejdź, rozejrzyj się. Trzymaj się. Co się dzieje? Nie możesz znieść widoku silnej nortki. Różnorodne towary. O tak. Łowiectwo to moja wielka pasja. Dlatego właśnie otworzyłem z bratem sklep ze sprzętem do polowań. Zwie się Pijany Łowca i jest tuż przy bramie głównej. On zajmuje się sklepem, a ja prowadzę to stoisko. Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś chcę zarządzać witaj. Gospodą, muszę nabrać... Co cię sprowadza do Białej Grani? A, w takim razie chcesz złota. Wystarczy popytać. Wielu mieszkańców Białej Grani jest zbyt tłustych i bogatych, by robić pewne rzeczy samemu. Nie wiem, czy przyjmują nowych członków, ale porozmawiaj z towarzyszami. Są w ich sali, Jorvaskr. Jeśli mówiąc praca, masz na myśli sprawdzanie stali w krwawej bitwie. Oby twój oręż był ostry, a twój język jeszcze ostrzejszy. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią. Wszystko w porządku? Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. Zajdź do sklepu Beletora na rynku. Na pewno mamy coś dla ciebie. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet? Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten typ... należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać szansę. Najgorzej. Robota na poziomie czeladnika, ale solidna. Byle tak dalej.
Znasz mojego ojca? Jest zarządcą w Smoczej Przystani. Myślisz, że rady, który... Niezły, ale trochę tępy. Może naostrzysz? Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień szlifierski. Mhm. Mam tu parę... Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ostrza, będzie ci ono dobrze służyć w potrzebie. Chcesz mi dalej pomagać? Może zrobisz jakiś pancerz? Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. Rozejrzyj się. Najlepszą broń i pancerze. Rozejrzyj się. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Zajrzyj do sklepu, jeśli... Z czegoś potrzebować. Nie twierdzę, że jestem najlepszy. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Do nas... ...tego razu. Znasz mojego ojca? Jest zarządcą w Smoczej Przystani.
Pomagam mojemu ojcu bardziej, niż się ludziom wydaje. Źle się czujesz? Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Nie podoba mi się, że wszyscy mnie odpowiadają. Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszych... O! Smoczy kamień z czarny głazu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl. O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Aweniczim. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc twoje informacje... Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Wiesz co? Udało ci się przynieść Jeśli masz zadatki, to dołącz do Akademii Magii. Niezła robota. Przyślij mi kopię, kiedy już to rozszyfrujesz. Farengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? Nie jestem człowiekiem. Jestem bronią w ludzkiej postaci. Wystarczy mnie wyjąć i skierować w stronę wroga. Ruszajmy. Nie teraz. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Nie teraz. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję... Jako zarządca... Do przygotowania... Rony miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Zobaczymy się przy wieży. Jak tylko zbierze się reszta. Nie martw się, panie. Jestem upodobieniem. Nie bierz tego do siebie, ale wyglądasz trochę blado.
Proszę pana, w smoczej przystani mówią, że Jarl zawdzięcza ci pomoc. W imieniu Białej Grani dziękuję. Tylko jedną... O, dziękuję! Niech bogowie mają cię w opiece. To... Brenuin powiedział, że powinnam tak robić. To jedyny człowiek, który był dla mnie miły, odkąd... Odkąd mama... Odkąd umarła, moja ciocia i wujek przejęli naszą farmę i mnie z niej wyrzucili. Mówili, że do niczego się nie nadaje. No i jestem tutaj, ale... Ja... Nie wiem, co mam robić. Tak strasznie za nią tęsknię. Poważnie? Masz jakiś dom, w którym mogę zamieszkać? W porządku. Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś tego to... Jak my mamy walczyć ze smokiem? Dobre pytanie. Nikt z nas nie widział wcześniej smoka, tym bardziej z nim nie walczył. Ale honor każe nam stanąć do walki, nawet jeśli mamy przegrać. Smok zagraża naszym domom i rodzinom. Nie będziecie godni miana Nordów, jeśli uciechniecie przed tym stworem. Dacie mi samej stanąć naprzeciw tej bestii? Nie już po nas! Stawką jest jednak coś więcej niż honor. Zastanówcie się. To pierwszy smok w Skyrim od minionej epoki. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. No to jak? Idziemy zapolować na smoka? Niech otchłań pochłonie tych siwowłosych. Chcą wesprzeć prawoładnych, więc dostaną to, na co sobie zasłużą. Widać smoka, ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. I Tora, kiedy próbowali uciekać. Nagnaty Szora. Niech Kinaret ma nas w swojej opiece. Znowu wraca!
nie dorównujesz mi. Wszyscy cofnąć się!